Jest odczuwanie. Coś ty umiałeś dzieckiem? Widzisz to dziecko ty. Co za mało. Pochwaliło się coś. Urodziny, bardzo fajne to. Nie,
Mam ci do jasnej, ale wyczytać nie weź. Ale śmierdzę czego? No to tak ma czerwony zaraz zdechnie, bo nie ma zabawy.
Nie wiesz, chyba nie wiem, jak jest miejsce. O, już to dupa. Nigdy nie chcę zjeść. Co ci mamusia nie kocha? No kocha ci. No mamusia. A się kocha mamusia tutaj? Ej. No ła, wow, to boli. Przestaniesz? Ja. O ła. Za włos mi zapała. Co ty robisz? Hmm? A mów ja. No. Jej. Ojej. Ojej, ojej. Moje włosy ty. Ała. Ała. Ktoś mnie zajmie, ja cię pijdę. Dobra, weź. Może do końca. Idź spać. Ostatnio poznały o duże zdobycze w biznesie wyłodzeń, a następnie wie, że oddział dochodzeniówki depcze mu po piętach. Komitet ochrony klientów rozpoczął głośną kampanię w telewizji i na plakatach ostrzegających przed ostatnio kazującymi się plotkami o wszystko. Anastazja ma jednak w rękawie kilka sztuczek, wtyka zaproponował mu niewielki lokal, który może posłużyć jako lipne biuro oferujące klasyczną usługę wynajmu własności czasowej. Sprawdzony sposób poszukiwania emerytów, którzy wpłacają swoje emerytury, aby wykupić własne mieszkanie na wakacje. Na straży może też wykonać starą sztuczkę ze sprzedawaniem fałszywych pakietów ubezpieczeniowych, chodzą z Brazylii, chodzili. Dalej gdzie własne szczęśliwe. Anastazja otwiera interes i w ciągu zimy ma już pierwszą parę frajerów. Przydaje im kilka sfałszowanych dokumentów własności, parę wymyślonych akcji miejscowej galerii handlowej, a nawet daje mu się dorzucić nieistniejącą motorówkę. Gdy wszystko zostało powiedziane i zrobione, Anastazy wychodził od nich
8000 simoleonów. Po dobrze. Konaj robocie zamyka lik na biuro, zabiera gotówkę i zarabia ten punkt kreatywności gotowy do następnych oszustw. Ale tak. Jej. Ale zarobiłam kasę. Ale 8000. Oszust pierwsza klasa. Cicho, no. Cicho, cicho. I oto. Tam się spierdział Miśka? Miśka się spierdział. O Jezu, mam zamiar, mam sługi.